pierwszej poprawce do artykułu 1a ust. 1 i 4 Senat proponuje, aby w przypadkach określonych w tych przepisach wykorzystywano infrastrukturę teleinformatyczną zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w artykule 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z poprawką tą łączą się poprawki 2 do artykułu 4a ust. 2 oraz 3 do artykułu 3 ust. 2 punkt 1 i 2 ustawy nowelizującej. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu od 1 do 3, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosował 431 posłów, większość bezwzględna 216. Przy 285 głosach przeciwnych, 146 głosach wstrzymujących i braku głosów za, stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.